wszystkich hodowców i hodowczynie w Polsce. Witam, hodowczyni. Tomasz Czapliński, na pewno znany hodowca w Polsce. Dzisiaj nietypowo, nagrywam materiał wideo w domu, z tego względu, że jak wiecie, hodowcy, aura zimowa, to aura, gdzie po godzinie 16 jest już ciemna, u Tomka jesteś... A ty zjeżdżasz po 20, przyjeżdżasz późno. My jako portal hodowcy aukcyjny Pigabook przygotowujemy się zawsze do wszystkich aukcji naprawdę tak z sercem. I tak wygląda to w przypadku Tomka Czaplińskiego, choć... Zadaję sobie jedno pytanie, co Tomek zrobił, że bezpośrednio na aukcji wystawia jego naprawdę unikatowego samca rozpłodowego, bezpośrednio tego słynnego Sangersa. Za chwilę siądziemy i Tomek wytłumaczy też hodowcom, dlaczego takiego BMW sprzedaje, bo bezpośrednio na aukcję będzie wystawiony jego unikatowy gołąb rozpłodowy, który no, znany był w całej Polsce. Tomek, do 15 dzieci masz tego BMW. Dokładnie, a może chcę zobaczyć, czy pobije rekord. Wosa. Golden Wosa. Golden Wosa. Nie, za Golden Wosa. Tomek w rynku ma Golden Wosa, czyli gołębia na pewno znanego w całej Polsce. Gołąb, który jest unikatowy, ze względu na to, że gołąb, który przede wszystkim jest znany za sprawą ceny, która była duża, absurdalnie duża. Ale druga sprawa przede wszystkim, Tomek, to, że to jest gołąb, który już masz około 4-5 dzieci, a dwa poszły do USA już sprzedane. Tak, dokładnie. Znaczy to nie jest duża ilość jak na rozchowania samca, ale to później opowiem jego charakterek. Po prostu no i Platinium, i Platinium, czyli tak, zaprezentuję dokładnie syna Platinium. No idealnego gołębia dla mnie. Uważam, bardzo podobny, bez DNA. Właśnie nawet mi na myśl wpadło już wcześniej, parę tygodni wcześniej, żeby zachęcić młodzież. Dla ciebie nawet to będzie ciekawostko, że po prostu, no wiadomo, ja pierwsze gołębie majowe, tam czerwcowe obstawiam wspólne gorniki, czerwiec, koniec, początek lipca zostają u mnie na lotowym, ale sobie powiedziałem, że dla nowo wstępujących takich hodowców młodych z potwierdzeniem przez prezesa czy coś, na 2022 oferuję dla młodych hodowców 20 mutków lipcowych, sierpniowych. Ale nie 20 dla jednego. Nie. Pojedynczo dla każdego młodych w tym roku, którzy hodowcy się zapiszą, którzy chcą w tym sporcie się bawić, obserwują po prostu na przyszłość, jak będzie ktoś. No, dlatego tak sobie stwierdziłem, że nie wszystko dla pieniędzy się robi. W prezencie ode mnie 20 mutków po prostu dla młodych hodowców w 2022, może, którzy się zapisują. Słyszę już w tym 2021, może kogoś to zachęci. Możliwe, że któryś z hodowców, który dobrze się uśmiechnie, może dziecko Golden Wosa pójdzie. No może aż tak nie, ale po prostu na pewno dobrego lipcowe, koniec lipca, sierpniowe mutki prezentuję. Tomek Czapliński to bez wątpienia bardzo utytułowany hodowca, bo ty, Tomek, w sezonie 2018, 19, 20, 21 osiągałeś super sukcesy w lotach, w oddziale, ale przede wszystkim na wspólnych gębnikach. Tak, no od 2016, które po prostu tak w pamięci mi utknęło, no to miałem 11 asa, pierwszego asa, właśnie syna Sangersa. Był pierwszym asem w Kozikówka, czyli ten gołąb, który jest na aukcji. Tak, a wcześniej będzie młódek bezpośrednio, bo będzie aukcja młódków tam 14-15 i 14-15 sztuk starszych, ale super wybitnych gołębi. No dokładnie, ja nie obserwuję, nie spisuję, no nie mam czasu, mam ochotę kiedyś tam usiąść i zapisać te moje wyniki na wspólnych gębnikach różne. Znaczy, ale jest tego dużo, naprawdę uważam, że jest dużo. Znaczy jestem bardzo zadowolony drużynowo, bo pokazuję o jakości gołębi, że po prostu na różnych gołębnikach wspólnych osiągają, walczy cała drużyna gołębi. Z tego jestem. Nie jestem tak, miałem pierwszego gołębia z finału, czy asa pojedynczy jest najlepszym asem gołębiem po prostu, ale drużynowo. Ja drużynowo 4 czy 5 razy już wydałem na różnych wspólnych gołębnikach. Drugie, pierwsze miejsce, trzecie. To jest dla mnie wielka satysfakcja, że cała drużyna gra po prostu. To nie jest, że tylko Lewandowski gra, tylko gra więcej gołębi po prostu do drużyna. Lewandowski jako rower. Dokładnie. No nie. No, ale ja z Tomkiem nagram jeszcze taką dalszą relację, żeby wam pokazać Golden Wosa, pokazać wam Platinium, pokazać dokładnie bezpośrednio właśnie tą historię to z gołębiami. Nie będzie reprezentować, znosić po prostu dokładnie tutaj, no, po rodowodach, ale naprawdę są zapraszam na aukcję, naprawdę są gołębie młode z tego roku, ale są dojrzałe, jakieś pojedyncza sztuka chyba z Kitli, Imbret taki jest i z Mustanga jeden, co jest taki późniejszy, a tamte są prawie wyleniałe, po jednym, po dwa piórka mają do końca, to pewno się nadają na wiosnę do parzenia. Mój rodzynek od czasu do czasu po prostu sobie go przeglądam, zresztą tego gołębia nie muszę przedstawiać,
No, ale dla przypomnienia 8700 to jest Golden Vos. Tak myślę sobie. Uważam, że dużo zapłacone. Uważam, że najbardziej znany chyba gołąb w Polsce. Tak, najdroższy. Gołąb, tak mi się wydaje na tą chwilę. Znaczy w mojej hodowli najdroższy, dlatego właśnie no, dzieci nie będą w tej chwili sprzedane jeszcze. No, zaprezentuję później też dziecko. Bo Tomek... jest jeden z moich ulubieńców takiej barwy. Zawsze lubiłem czerwone płowe, dlatego w Ronaldo też dużo inwestowałem, chowałem dużo tej barwy gołębi. To co istotne jest to, że ty Tomek tego gołębia parujesz na najlepsze gołębie. Dokładnie, dlatego w tym roku też dużo młodych nie było uchowane, bo tych dostęp do tych najlepszych samic też był taki po prostu znikomy, każdy nie był przygotowany, to się działo tak szybko, że na przykład od Piotka Marciszewska była z nim w parze, jest młodek uchowany. No jak można... chyba najładniejsze. Tak, najładniejszy. I to jest istotne, że gołąb się będzie nazywał Platinium. Tak, o nazwie Platinium, też takiego kiedyś miałem podobną nazwę od drapy gołębia, dlatego tak stwierdziłem, że też jest wyjątkowym gołębiem. I jak można po prostu sprzedać tego gołębia, jak matka już jest w Ameryce sprzedana. Piotrek gołębia, samiczkę oddałem Piotrkowi. Bo Marciszewska od razu po tym, jak ona przyjechała do ciebie, ona zresztą, bo ja ją przewoziłem, to ona pojechała na certyfikat DNA do Koby i ona została sprzedana od razu do USA, więc tak, nawet jak będzie Platinium prezentowany, to jest ciekawostka, że będzie z certyfikatem DNA, bo Platinium to jest Marciszewska raz właśnie Golden Boss. W bazie jest Marciszewska. Dokładnie. Bez problemu. No uzyskam z tym, też. Z tym, że zaznaczam, że Platinium chyba nigdy nie będzie sprzedane. Nie, dzieci naprawdę to chyba jak będę kończył hodowlę, czy po prostu no, może wyjątkowym kolegom udostępnię pożyczę, czy nie, na pewno wnuki każdy będzie testował. Jak mówiłeś wcześniej, będzie pasożony w tym roku na dużo wyjątkowych samic, najlepszych. Nawet katalogi Sojus prowadzone od Gio Klika, samice. Dwie, no Wiktor oglądał. Z które... Golden Prince'a, tak, z Red Filipa. Dokładnie. Właśnie takie podstawowe samice, to są no, przygotowywane. Też pożyczymy. Hodowcy pożyczą najlepsze samice Polski, czy tego, tak jak było od Piotka. No, współpracujemy. Uważam, że można się poszczycić tym gołębiem, że jest naprawdę... Prezentuję właśnie syna Golden Vosa. PL0344 2021 rok, numer obrączki 8620 o nazwie Platinum. To jest to właśnie mój ulubiony w budowie samczyk, syn Golden Vosa. Widać plec mocny z córką Marciszewską. Ja uważam, Tomek, że to jest taka kopia trochę Golden Vosa. Jakbyśmy porównali jednego gołębia, a drugiego, to jeden, a drugi gołąb prawie się nie różni zbyt wiele. Jak wiekowy będzie, to po prostu dokładnie. Będzie przez 20 lat pokazywany Golden Vos. A potem Platinium. Platinium, że nie, to po prostu pomylę się nazwy i tylko będę pokazywał, jest Golden Vos 20-30-letni. Dokładnie. Ja przede wszystkim zwróciłbym uwagę na to, że to, że te gołębie mają taką wartość, to nie bierze się też bez powodu. Bo przecież ja jak na przykład jeżdżę teraz do rodziny Łepów, to najbardziej podziwiam Krzysztofa i Ireneusza Łepów za jedną rzecz, że WOS 94, to zobaczcie, to jest linia gołębi, która w całej Polsce jest znana. Wszyscy hodowcy na tych gołębiach w Polsce lecą. I teraz jeżdżąc po kilku hodowlach, gdzie dzieci Golden Vosa, zanim jeszcze Golden Vos trafił do Tomka, w Polsce z moich informacji jest 4 sztuki. I w roku 2020 i 2021 tego gołębiu zaczęło osiągać fajne sukcesy, ale największym chyba mi się wydaje sukcesem jest to co Tomek ty powiedziałeś, że Golden Vos jest parowany tylko i wyłącznie na najlepsze samice, jakie w Polsce są i sprowadzasz je do siebie do hodowli specjalnie parować na ten. Przykładem może być właśnie Platinium,
czyli ten gołąb, bo to jest parowanie Golden Boss razem Marciszewska. Tak, dokładnie. No, jedno z najlepszych, że jako rozpłodowa była jedno z najwartościowych. Jest to czwarta samica w Polsce. Golden Boss to jest następca w ogóle całej dynastii Bossa. Ten Boss to był gołąb, który już urodziny Łepuk wydał właśnie wyśmienite młode i niższym w ogóle okresie. Ludzie nie mając Golden Bossa, czy nawet dzieci, pójdą lotowe gołębie pójdą. I o lotowym też powiemy. Fajne nazwy będą dobrych, czołowych gołębi rozpłodowych, które zostawiają w pamięci fajnych dzieci czy tego. Najlepsza to jest w ogóle jego budowa. Dokładnie. Młody gołąb. Młody gołąb. Zobaczcie, hodowcy, jak ten gołąb ma budowę pleców. Czyli to najważniejsze, że pewnie bardzo dobre cechy w przekazywaniu uważam, że w budowie, no i ma ojciec Golden Vossa. Że takie młode wychodzą. Jak mówię, pozostałe nie odbiegają wiele, są późniejsze. Zobacz ten gołąb, jak ten gołąb leży. No dokładnie. W ogóle to jest to właśnie to, co kiedyś rozmawiałem właśnie z hodowcami, które te gołębie mają, że to są mega gołębie inteligentne. Gołębie, które właśnie widzisz, jak ten gołąb się zachowuje. Od razu jest, wiesz, ciekawy wszystkiego, co się dookoła dzieje. Dokładnie. Po prostu jest dużo propozycji kupić. Czy tego gołębia, czy po prostu jakieś dziecko golde. No w roku 2021 tylko dwójka dzieci została sprzedana, obydwa do łeza. Tak, dokładnie. Nie będą i dopiero żadne propozycje nie ruszają, żeby po prostu sprzedać. Jest za mało. No jest, dzisiaj jest Golden Voss, no różnie jest w życiu, jak to może być. Może za chwilę coś się mu przytrafić. Życie jest, jesteśmy my. Za chwilę może też nas nie być. I na razie niech zostaną te dzieci, umie, pamiątki. W 2022 roku na pewno jeden, dwa, może trzy dzieci Golden Vossa będą, ale na razie... Będziesz chciał już umowę podpisać. Tak, ale najpierw mi się wydaje, że będą to gołębie, które będą musiały osiągać super sukcesy i na wspólnych gołębnikach i u hodowców. Bo to, co ty to powiedziałeś, najpierw dzieci, po dzieciach młode do hodowców. Właśnie, może jeszcze na drugi rok jakbym nie dał, to bym cię dłużej przytrzymał, tak to może nie będziesz chciał przyjeżdżać do Tomka. Ja, no tak to mówisz, Tomek, weź, szykuj wnuka, Golden Vossa, coś na aukcji i tutaj, no może. Także hodowcy, tutaj, którego gołębia prezentuję ja, to jest gołąb Platinum, a Tomek trzyma Golden Vossa, czyli no zobaczcie, hodowcy, weź Tomek obok tego gołębia, uważam, że kopia, po prostu kopia. Z ubarwieniem, no, inteligentnością, no. Kopia po prostu. Pałki się rozrosną i dokładnie za 3-4 lata będziemy obstawiać, kto zgadnie, kto trzymał Golden Vossa, kto obrączki o tym samym kolorze. Dokładnie, dokładnie. No bo tak mówię, no gołąb jest jeden jak jeden w kopia, prawda? Więc tak, zawodowcy. Fajna obrączka, może szkoda, że też tam fajno nie zaobrączkowałem, bo miałem taką obrączkę 8700. 8620. Tak, nie pomyślałem, że po prostu. Tak, a tamta 8620, 8700 też miałem, nie wiem czy... Ja to jestem najbardziej zaskoczony budową, bo jeżdżąc po hodowcach w Polsce, ja przez 5 lat oglądam około, bym powiedział, już 11-12 tysięcy gołębi. Jest to sporo. I taką hodowcę budowę, jaką ma właśnie ten gołąb, czyli syn Golden Vossa, czyli jest to gołąb o imieniu Platinum, no to hodowcy naprawdę takich gołębi się spotyka. Ten przedramię, bardzo krótkie. Gołąb, który... Ktoś się zna to. No, gołąb, no to też jest to, co mówiła rodzina Łepu. Gołąb, który przede wszystkim hodowcy tak się prezentuje z budowy. No, gołąb fantastyczny, jeżeli chodzi o wygląd, no to dokładnie. To są gołębi po prostu z wojlery. Całkiem inaczej jeszcze, jakby był to umięśniony, latający gołąb, to... Całkiem się umięśnił, plec jeszcze wyrobił bardziej. Na portalu Oksynym Pigabu będzie aukcja, ale aukcja nietypowa, bo Tomek Czapliński wystawi na swoją aukcję gołębia nietypowego, a mianowicie Sangersa, czyli tego słynnego gołębia rozpłodowego, który Tomek tobie dał wiele sukcesów. No dokładnie, właśnie raczej, no bo to będzie z gołębi starszych, tam 14 sztuk czy 15. No i żeby po prostu ktoś nie powiedział, że to jakie są gołębie od... odrzuty czy coś. Po pierwsze, to starsze gołębie, które u mnie siedziały 7-8 lat, to nie są odrzutami, to się chowało po nich. No na przykład to właśnie Sangers z gołębiem z 2013. Osobiście od Mutka go zakupiłem na aukcji Pipa. Wychowałem dużo z niego lotników, bardzo dobrych rozpłodowców. No właśnie, czemu sprzedajesz swojego gołębia, który dał ci najwięcej pociechy i radości? Żeby hodowca, który kupił, czy no raczej, no po prostu
pokazać, że takie gołębie można udostępnić też. Ja mam co najmniej 15 dzieci, córek i synów w rozpłodzie, no i po prostu no, niech ktoś cieszy się tym gołębiem, bo jest naprawdę jeszcze gołęb do wykorzystania przez parę lat i można rozchować, hodowlę postawić na tym gołębiu, bo on w 2016 dał mi najlepszego asa w kozigłówkach, w gołębiach, na wspólnych gołębnikach 11 asa czy 13, na Giewoncie latały po nim, na Małopolsce, w Rogowie, no, u mnie na lotowym gołębniku w oddziale naprawdę to jest go, który u Piotka po jego synie, 2 lata z kolei jest reprezentowana samica do mistrzostw Polski, liczona do kategorii B, siadała pierwsza na 10 tysięcy jako wnuczka już jego Sangersa. No, no po prostu no, no, jak będzie chętny, to ktoś na pewno będzie z niego zadowolony. Dokładnie. Kolejny gołąb, jaki tam będą? Też od pana Tadeusza Pałki z 2012. Super niebieska, wybitna samica rozpłodowa. Ja już niedużo tych gołębi oryginalnych posiadam. Na pewno to była od samego młódka, od 2012 roku. To nie jest jakiś odpad. No, była 9 lat u mnie w rozpłodzie. Dużo jest dzieci w lotowym, jest w rozpłodowym. No, też stwierdziłem, żeby ktoś nie powiedział, że to jest jakiś gołąb odpadowy. Gołąb odpadowy no, nie ma takiego znaczenia. Dla mnie to może być roczny po lotach, czy dwuletni jakiś z lotowych, to można stwierdzić, że to jest jakiś tam może, nie stwarza jako w lotach to, ale w rozpłodzie może tego. Tu gołąb służył 9 lat w rozpłodzie, jestem bardzo zadowolony. Znaczy zaznaczamy to, że gołębie są płodne. Tak, dokładnie. No, to bez tego nawet może dziecko będzie na aukcji wcześniej młody gołębi autentycznie. Drugi gołąb też jest od pana Tadeusza Pałki, samczyk 370. Kolejny? Tak, to też jest to super gołębie wybitne, które służyły naprawdę u mnie i jeszcze będą służyć kilka lat. Nie były tam aż przeciągane po prostu w innych hodowlach i ktoś powinien wychować super gołębie z tego. No, jeden będzie młody, dołożony gołąb. Wnuk Mustanga? Tak, wnuk Mustanga. Z bardzo dobrą samicą, imbretko na Samsunga, czy tam wnuk też Mustanga, ta samica w Rogowie dała 5. gołębia z lotu finałowego. I niebieski ten samiec Mustang, syn Mustanga. O, jest oryginalny też werkament z 2012 z certyfikatem DNA, zakupiony na PIP-ie. Wnuk Elektro. Tak, wnuk Elektro, to też służył kilka lat u mnie. Po prostu no, ktoś, żeby weszły młodsze gołębie, no, nie mam gołębników z gumy, że się rozciągają, się pomieszczą, no sam wiesz, że po prostu 50 sztuk było zakupionych u Ciebie na aukcji, na przykład ze wspólnych gołębników, 45 sztuk na Twojej aukcji nawet kupiłem ze wspólnych gołębników, 57 sztuk, dlatego no, nawet się polatuje na wspólnych gołębnikach, bo 57 sztuk w tym roku kupiłem ze wspólnych gołębników gołębi. Na tą chwilę już no, przechodzą kurację, już jest koniec zakupów, no jest dobrze. Tu samica od Darka Marczyszewskiego, po jego najlepszym rozpłodowcu moment miałem tego samca pożyczonego od Darka. No, też udostępniłem, jeszcze posiadam 2 czy 3 samice oryginalne samic. Tomek, jednym słowem będzie gołębi 14, ale każdy jeden gołąb, który jest wystawiony, to jest gołąb, który tobie wydał kilka fajnych gołębi. Ktoś mógłby powiedzieć, no jak się wysprzedać z tych super gołębi, no ale tak Tomek powiedział, Wiktor, wchodzą te następne, no, młodsze. Tak, dokładnie, młodsze. Przecież kupiłeś, masz 3 dzieci Mustanga. Tak, no, wiele, miały być gołębie, nawet po Golden Vosie na aukcji w grudniu obiecałem, no po prostu zaprezentuję Golden Vosa, zaprezentuję Mutka po nim, ale stwierdziłem, że na drugi rok dużo wnuków będzie testowanych. Nie było tak uchowany, to nie jest gołąb taki, który po prostu można sobie wychować po nim 30 czy ileś. O, jednemu samicę się zabiera i się nie obraża. To są gołębie, które się, tak jak i ze Sangersem. Sangers też sobie nie pozwoli, żeby samicę mu zabierać i co chwilę inną samicę. To są obrażalskie gołębie, później znaczy nie tak samicy. To jest właśnie taki ewenement, że tego Sangersa, co Tomek wystawia na aukcję, to jest gołąb, który jak nawet hodowca kupi, to nie da się mu podmieniać, żeby tam wychował w danym roku 20 młódków. To nie wierzę. No bo ty jak robisz? Ty musiałeś mu dać jedną partnerkę? Tak, dokładnie. Zwiększać młódka, po prostu szybciej przyspieszać mu lęk, żeby szybciej skończył młode, że podmienić młode szybciej dochowuje. I
chodząc z partnerką, nanosi się partnerka drugi raz. Zwiększać młode, żeby szybciej wyciągnąć. W danym roku najwięcej to 10-11 młotków wyciągnąłem po nim. No bo chodzi o to, że jakbyś mu zabrał partnerkę, to ty mówiłeś, że on po prostu potem nie płodził? Tak. Bo tak jakby po prostu się obraził. Obrazi się i Golden Voss też tak robi. Dwa tygodnie później inna samica go nie interesuje, smutny, siedzi w półce, dlatego... Nie buczy już, tak, nie zapładnia, tak. Tagi. Dwa czy trzy sztuki były sprzedane do Ameryki i stwierdziłem, że po prostu... No, nawet ciekawostka, że ta dwójka dzieci Golden Vossa, która została sprzedana do Ameryki, nadal jest na kwarantannie jeszcze w Amsterdamie, dokładnie. Bo 3 miesiące już tam siedzą. Tak, siedzą gołębie, jest właśnie ten piąty gołąb z finału. Wszystko od Piotrka jest... Bugały Marciszewska pojechała, tak, do USA. Wszystko jest na kwarantannie zablokowane w Holandii. Są na tą chwilę jeszcze nie dotarły do właścicieli. Nie, tam jest między innymi właśnie dwójka dzieci. Dokładnie, Red Bullensy. Oryginalna samica, połowa Red Bullenska, 16 roku. Śliczna, z krawatem, polecam jak najbardziej. Gołębie uczestniczą w lotach, wytrzymują loty na wspólnych gołębnikach do 500 km. Też jest kilka dzieci w rozpłodzie, są młodsze gołębie. Posiadam jeszcze samce oryginalne z Red Bullensa. Jest, no każdy dla siebie coś powinien znaleźć w tych starszych gołębiach. No to jest moja po prostu jedna aukcja, będzie z gołębi młodych, też 14-16 sztuk. I takich starszych 14-16 sztuki po prostu tylko teraz poczekamy. Ale to nie są jakieś odpady, to są gołębie, które no, naprawdę po Sangersie jest co najmniej 10-12 dzieci, dokładnie nie wiem, wnuków w rozpłodzie. I po każdym gołębiu jest coś, pana Tadeusza Pałki, to jest kilka, nawet pewnie więcej niż po Sangersie dzieci.